Cześć kochani, witam się z wami bardzo serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj jest film wyczekiwany pewnie przez wielu z was, ponieważ dostawałam mnóstwo wiadomości, dostawałam mnóstwo wiadomości, że chcecie jesienne gotowanie, że uwielbiacie jesienne przepisy i tak dalej, więc oto jest filmik z jesiennym gotowaniem. Ja też się bardzo ekscytuję tym filmem. Dzisiaj przygotujemy sobie pyszne, jesienne, pachnące, aromatyczne trzy potrawy. Będzie to zupa cebulowa, będą to pyszne, proste ciastka ze śliwkami oraz coś w stylu chili con carne, ale bardziej jako takie danie jednogarnkowe. Może to być w stylu zupa, czy właśnie takie fajne danie jak mamy gości. Niekoniecznie może być to samo jakby chili con carne, które musimy podać na przykład z ryżem czy z pieczonymi ziemniakami. To też jest super i na początku miałam taki pomysł, ale stwierdziłam, że później chciałabym zrobić coś co można potem łatwo zapakować na lunch do pracy, podgrzać i trzymać po prostu w jednym pojemniku, więc będzie to taka zupa chili con carne. Bardzo prosta, także nie musicie się obawiać, że jakieś tutaj wymagające składniki są nam potrzebne. Ja chili con carne i kuchnię meksykańską uwielbiam, także jest to fajne, takie aromatyczne danie właśnie wprost idealne na jesień, na te wieczory, gdzie chcemy się tak fajnie otulić i rozgrzać przede wszystkim dobrym, sycącym jedzonkiem. Wróćmy do ciastek. Ciastka bardzo fajne, proste, ale myślę, że fajnie będą wyglądać z ciasta francuskiego. I ja użyję w tym roku, w tym filmie i w tym roku śliwek. Natomiast można użyć oczywiście jabłek, moreli, brzoskwinie, też się sprawdzą idealnie. Tak naprawdę możecie użyć jeszcze jakichś innych sezonowych owoców, czy to borówki, czy to maliny, truskawki. Fajnie będzie też dodać na przykład jakiś serek, ale dzisiaj idziemy w prostotę i będzie to ciasto francuskie, ciastka z ciasta francuskiego ze śliwkami, pachnące cynamonem i miodem. No i jeszcze, jak na samym początku wam wspomniałam, zrobimy dzisiaj zupę cebulową. Ja jeszcze jej nigdy nie robiłam, ale mam ogromną ochotę właśnie spróbować zupy cebulowej. I mam wrażenie, że wyjdzie fajna, właśnie też taka otulająca, rozgrzewająca, aromatyczna, no i przede wszystkim pyszna. Także zapraszam was na odcinek z jesiennym gotowaniem. Pierwsze co, to ja wstawię bulion, który wykorzystam do zupy cebulowej przede wszystkim, ale troszkę też użyję do właśnie mojego chili con carne. Także wstawiam bulion, bardzo prosty, warzywny, bulion będzie bez mięsa. Użyję marchewki, cebuli i pietruszki, chociaż ja użyję pasternaku, bo nie mam pietruszki po prostu, ale wiecie, możecie dorzucić też seler, ja mam jeszcze lubczyk właśnie, więc taki bardzo prosty, warzywny, aromatyczny bulion. Wstawiam go teraz, on się chwilę pogotuje, a później właśnie zajmiemy się przygotowaniem reszty, a ja w międzyczasie posprzątam mieszkanie. If I could hear my father's voice, he would tell me to move on. Say I'll be just fine. Yeah, he would tell me we have time, time to laugh and time to eat. A favorite song is on repeat. Drinking wine until the dawn, knowing soon we'll be back home. Ooh. Ooh.
ja mam tutaj pokrojonego jednego batata w kostkę z jedną marchewką i to zamknę w naczyniu żaroodpornym i będę piekła. Mam tutaj oliwę, daję trochę oliwy, oczywiście troszkę soli. Okej. Następnie dodaję pieprz czarny. Proszę bardzo. Mam tutaj jeszcze płatki chili. Chili opcjonalnie, jeżeli nie lubicie ostrego, czy na przykład gotujecie również dla dzieci, no to nie musicie dodawać. Uważajcie też z płatkami chili, bo one potrafią być naprawdę ostre, więc zazwyczaj wystarczy tylko mała szczypta. No i oczywiście papryka. Tu mam akurat paprykę słodką, ale jeżeli macie paprykę wędzoną, to też będzie super. Ja nie jestem fanką papryki wędzonej, także wolę dosypać taką. I teraz to wymieszam i wstawię do piekarnika, po prostu żeby się to upiekło, zmiękło. A w tym czasie zajmę się mięsem i resztą sosu. Ok, zabieramy się za pyszne ciastka z ciasta francuskiego ze śliwkami. Będziemy potrzebować oczywiście papier do pieczenia też, ale ciasto francuskie, śliwki. Możecie użyć, jak mówiłam, innych owoców bez problemu. Jest sezon na śliwki i ja uwielbiam śliwki, także proszę bardzo. Mam tutaj kilka. Oczywiście cynamon. Miód, ale ja również użyję brązowy cukier. No i oprócz tego będziemy potrzebować jeszcze jedno jajko do posmarowania. I tak, może zacznijmy od śliwek. Obiorę je, w sensie z pestek, i pokroję do miski. Będziemy je mieszać z cynamonem i miodem. Ale następnie Wam pokażę formę, w jakiej będziemy wykonywać nasze ciastka. Told me about the hidden place, something in the atmosphere. You always hear, you always say, time to laugh and time to heal. Favorite song is on repeat, drinking wine until the dawn. Teraz, tak jak mówię, zabieram się za doprawianie moich śliwek. Dodam tutaj miód. Chyba tyle ok będzie. Oczywiście cynamon. Jeżeli lubicie, możecie dać orzechy albo migdały. A ja jakoś mam ochotę na same śliwki. Mieszam to wszystko i tak naprawdę nadzienie jest gotowe. Jeżeli chcecie, żeby te śliwki były takie bardziej miękkie, możecie je podsmażyć. Ale ja mam, powiem Wam, że dla mnie są ok takie również. W międzyczasie rozgrzewam piekarnik na 180 stopni i nasze ciasteczka będziemy piekli jakieś 20 minut. Jeszcze trochę cynamonu. Cynamonu nigdy dość. Ok, i to odstawiam. I teraz zabieram się za ciasto. Myślę, że deska już mi nie będzie potrzebna. Proszę bardzo. I teraz postaram się to pokroić w kwadraty, tylko zastanawiam się, czy zrobić takie mniejsze, czy większe. Chyba mam ochotę na większe, wiecie co? Zróbmy sobie takie większe, więc przekrawam ciasto na pół, tak wzdłuż. I teraz mi pasują trzy kwadraty. No, niech będą, będzie po prostu tak kilka. Ja też nie lubię, jak ciastka czy jakieś różne rzeczy z ciasta francuskiego długo leży, bo to po prostu wysycha i robi się takie gumowe, mam wrażenie. Więc 6 będzie ok.
I teraz tak, będę nacinać, może wezmę sobie mniejszy nóż. Ok, taki nóż będzie ok. I teraz tak, będę nacinać tutaj, z jednej strony robić taką ramkę oraz z drugiej, ale będę uważać, żeby tutaj nie naciąć przy brzegach. Może natnę i wam pokażę, o co mi chodzi, bo będziemy sobie to tak przekładać. Ok, i teraz tu trochę za bardzo, ale to nic. Będziemy sobie to przekładać, żeby to zrobiło nam taką ramkę właśnie. Proszę bardzo. Z jednej i z drugiej strony. I teraz to dajemy tu. A to dajemy tu. A to po prostu przekładamy i tutaj robi się nam coś takiego. I teraz możemy sobie tutaj podociskać, żeby to ciasto się przykleiło jedno do drugiego. Wtedy to tak trochę zatrzyma, mam nadzieję, że trochę zatrzyma na przykład sok ze śliwek. O, proszę bardzo, coś takiego. Teraz na blaszę wyłożyłam już nasze ciasto francuskie. Nakładam teraz śliwki na środek, a brzegi będę smarować właśnie roztrzepanym jajkiem z brązowym cukrem. No i praktycznie to tyle. Bardzo proste, ale bardzo fajne, pachnące śliwkami, cynamonem, miodem ciasteczko, właściwie takie francuskie przekąski, czyli takie pastries. Bardzo wam polecam. Również oczywiście możecie wykorzystać inne owoce, tak jak mówiłam, czy na przykład dżem, czy nutelle, co tak naprawdę chcecie. Myślę, że super opcją też będzie wykonanie czegoś takiego w wersji na słono, na przykład z serem ricottą, szpinakiem, czy coś w stylu a la pizza, sos pomidorowy, salami. Polecam wam bawić się przepisami, nie musicie wszystkiego odwzorowywać jeden do jednego. Ja bardzo rzadko robię tak, że postępuję ze wszystkimi przepisami dokładnie tak, jak jest właśnie napisane. Często się bawię, dokładam coś od siebie. Na przykład, jeżeli jakieś składniki mi nie pasują, to się ich pozbywam na rzecz innych, takich, które lubię. No i tak, jeszcze podokładam te śliwki, żeby je wykorzystać. Myślałam, że wyjdzie mi więcej ciasteczek, także będzie dużo, dużo śliwek. I na pewno będą przepyszne. No to jest taki przepis, słuchajcie, że on nie może się nie udać. Tak, okej, ja jeszcze jakoś poupycham te, co mi tutaj zostały. I zaraz wleci jajko, a ciastka lecą do piekarnika. Jakiś bardzo niedobry pan mi tutaj zaburza moją jesienną wizję. Kosi trawę i dmucha moje jesienne liście, no ale trudno. Mam tutaj jajko roztrzepane z brązowym cukrem. Użyłam tej samej miski po śliwkach, więc troszkę cynamonu też się tutaj znalazło. Smaruję teraz brzegi i tak naprawdę ciastka mogą wlecieć do piekarnika. Ja stwierdziłam, że fajnie będzie jeszcze coś dodać na wierzch i użyję prażonych migdałów. Mam tutaj w takiej torebce z IKEA. Po prostu je posypię, moje ciastka posypię nimi i wtedy na 20 minut do piekarnika. Thank you.
bulion już się ugotował. Ja sobie podgrzałam kawę, która mi wystygła. I wracam do robienia zupy cebulowej oraz chili con carne. W takim średnim garczku mam bulion. Myślę, że tak mniej więcej 750 ml. Do tego będę używać czterech cebul, które będę smażyć na maśle. Obiorę je, pokroję je w takie piórka i będę smażyć na maśle, tak na złoty kolor. W tym czasie będę robić też chili con carne. Tutaj Wam pokażę, upiekł mi się już batat z marchewką, proszę bardzo. Oczywiście, ale pachnie przepięknie. Oczywiście w oryginalnym przepisie na chili nie ma batata w środku, ale jak mówiłam, ja chciałam to zrobić w takiej wersji jednogarnkowej, więc dodam batata, żeby to po prostu było bardziej sycące. I tak, będę podsmażać boczek, mięso mielone, też na cebuli. Przygotowałam wszystkie składniki na chili. Mam tutaj tak, fasolę, puszka fasoli będzie nam potrzebna, puszka kukurydzy. Ja mam tutaj pasatę pomidorową. Mam jeszcze gotowy słoik takiego chili con carne. Pokażę Wam, bo jeżeli gdzieś znajdziecie w sklepie, to polecam, bo jest bardzo, bardzo dobre, z Ben's Original, chili con carne. To jest akurat medium, ale chyba jest też wersja ostra, którą ja lubię. I początkowo miałam ochotę dodać to, ale stwierdziłam, że kurczę, to ma być przepis, a nie po prostu wymieszanie mięsa ze słoikiem, ze sosem ze słoika. Dlatego ja tym razem użyję pasaty oraz ziół. Więc tak, fasola, kukurydza, pasata. Mam tutaj mięso mielone, boczek, taki już pokrojony w kostkę, i szalotkę. I teraz tak, szalotkę pokroję i na oliwie ją podsmażę. Wtedy troszkę oliwy dodam, ale trochę boczku, więc nie trzeba tak dużo tłuszczu. Do tego wleci... Masakra. Do tego wleci mięso mielone. Jak to się usmaży, to dodam wtedy kukurydzę, fasolę i to, oraz pieczone ziemniaki na samym końcu, żeby się tak nie porozwalały. Jeżeli chodzi o przyprawy, to sól, pieprz, papryka, kmin rzymski, który robi nam tą fajną posmakę chili, troszeczkę brązowego cukru, możecie dodać też kminek, tak, do dzieła. No i w międzyczasie będę właśnie smażyć tą zupę, cebulę na zupę, o, w ten sposób. Panowie, to widzicie, się rozwalają. Najgorsze to w przygotowywaniu tej zupy jest to, żeby się nie popłakać przy tej cebuli. Tak wrażliwe oczy, że jest ciężko. Okej, muszę chwilę odpocząć, otworzyć okno i wracam do gotowania zupy cebulowej. As tears were streaming down her face, down her face. Try to let it go. Try to let it fall, to let it pass, to let it go. Thank you.
masakra. Okej, stwierdziłam, że jednak chili zrobię w garczku. Także przesypię sobie ten boczek z cebulką. On się jeszcze smaży. A cebulę będę smażyć na patelni. Będzie mi łatwiej mieszać. Muszę tutaj tak inaczej zrobić. Także tak, cebulę będę smażyć na oliwie i maśle. Chcę, żeby zupa była taka fajna, maślana. Jejku, nie mogę z moimi oczami. Chcę, żeby zupa była fajna, maślana. Dlatego tylko troszkę oliwy. I dorzucam masło. I te cztery cebule po prostu pokonały mnie. Ja mam strasznie wrażliwe oczy, nawet czasem mi się zdawią jak kroję szczypiorek albo por. Także ciekawie. Doję naprawdę dużą ilość masła. Myślę, że tak pół kostki, najwyżej będę dokładać. Okej. Dodam wszystko dosłownie jak cienki kreselek do bodku, do chili. Dobra, ja tutaj już do mojej cebuli i boczku dodałam mięso mielone. Ja mam wołowe, ale fajnie jest użyć wieprzowo-wołowego. Jeżeli chcecie wersję lżejszą, to polecam Wam indyka. I tak, będziemy teraz to przyprawiać, żeby to mięso się smażyło już z przyprawami. Dodaję sól oczywiście, pieprz, dalej mi wzawią te oczy, jeszcze tutaj się smaży ta cebula, następnie będę dodawać paprykę, ja mam taką zwykłą słodką paprykę, ale możecie dać chili, ja natomiast użyję ciastka. Już zaraz je wyciągnę, tylko sobie to przyprawię. Ja będę dorzucać płatki chili. Gdzieś tutaj miałam. Ale możecie świeże chili, jeżeli lubicie, albo ogólnie pominąć ten krok. Ja myślę, że tyle. Aha, i jeszcze tak jak mówiłam, bardzo ważny składnik to jest kmin rzymski. Gdzie ja go mam? Kumin, proszę bardzo. Uwielbiam kumin. Uwielbiam szakszukę. Pychota. Także dodaję naprawdę sporą ilość kuminu. Dodam jeszcze trochę kolendry. Takiej, wiecie, suszonej. Też będzie super. I teraz to będzie się smażyć z tymi przyprawami. No ale pachnie kuminem. O, uwielbiam. Tak. O, to wszystko teraz się smaży. Dorzucę jeszcze troszkę brązowego cukru, ale to już później. Najpierw mi się to smaży. Tak. I cebula również się smaży do zupy, także idealnie. A ja wyciągam ciastka ze śliwkami. Okej, zrobię Wam taki update. Tutaj smaży się mięso z cebulą, boczkiem, przyprawami. Tutaj cebula pięknie się zezłociła. Jeszcze chwilę i będzie gotowa. Tu natomiast mam bulion właśnie na zupę. Mam tam marchewkę, pasternak, lubczyk oraz cebulę. Także to już w sumie jest gotowe. Do zupy mojej cebulowej użyję tylko marchewki, także reszta warzyw nie będzie mi potrzebna. No i tak, to jeszcze chwilę będzie się smażyć, żeby cebulka była miękka. I wtedy wymieszam właśnie z bulionem. Doprawię ewentualnie jakimiś ziołami i tak dalej. I do zupy cebulowej ja będę dzisiaj używać grzanek oraz parmezanu. Ale oczywiście super będzie, jeżeli... A, może Was odwrócę. Super będzie, jeżeli użyjecie na przykład bagietki do zapiekania, bo naszą zupę będziemy zapiekać. Na przykład bagietki i sera mozzarelli, albo jakiegoś innego fajnego sera.
Ja natomiast nie mam mozzarelli, myślałam, że mam, ale jednak nie. A nie będę jechać do sklepu specjalnie po ser. Mam parmezan, też będzie super. Także tak, mówiąc o tutaj, mam tu takie zapachy, słuchajcie. Z piekarnika pachnie śliwkami. Tutaj pachnie kuminem, tutaj pachnie cebulą. Pięknie, myślę, że ci panowie mają tam niezłego smaka. Proszę bardzo, właśnie wyciągłam nasze przekąski francuskie. Zapomniałam zwrócić, nie zwróciłam uwagi, że to nie jest ciasto francuskie, tylko ciasto kruche, ale to nic, również będzie bardzo dobre. Fajnie się tutaj skarmelizował nam ten cukier. Ja chwilkę poczekam, bo tyle co wyciągłam. Śliwki też fajnie zmiękły, więc będą super. Chwilkę oczywiście poczekam, aż przestygną i na pewno dzisiaj wpadnie jakaś jedna do popołudniowej herbatki. Także proszę bardzo, pierwsza rzecz z naszego jesiennego gotowania gotowa. Ciastka francuskie albo kruche ze śliwkami, cynamonem, miodem. I jeszcze te migdały też fajnie, że dodałam. Super na przykład, jeżeli chcecie zaskoczyć swoich gości, to będzie zrobić takie ciastka na ciepło z ciasta francuskiego na przykład, albo kruchego, albo nie wiem, w formie muffinek, jak tamkolwiek wam pasuje. I podać na ciepło jeszcze właśnie z piekarnika te śliwki gorące i do tego gałka lodów waniliowych. Mówię wam, będzie grzechu warte. Także tak, ja chwilkę poczekam. Mam tu kawę, więc do kawy sobie zjem jedno ciacho. Powiem wam, że dzisiaj tak się bawię światłem, bo teraz znowu zrobiło się mega ciemno, także zapaliłam światło tutaj zewnętrzne, to znaczy zewnętrzne od góry. O, bateria mi znowu mruga. Nie, no po prostu to nagrywanie ciebie nie idzie. Chwila, muszę wymienić baterię. Okej, jestem. Bateria wymieniona i teraz tak, tutaj już mi się usmażyło mięso z przyprawami do chili. Skręciłam teraz na mniejszy ogień i będę dodawać passatę oraz fasolę, kukurydzę. Za jakiś czas, już tak pod koniec gotowania, dodam moje bataty z marchewką. Tutaj mi się podgrzewa bulion właśnie, w którym został lubczyk oraz marchewka. Cebulka się pięknie przerumieniła, także wrzucę to, też będę doprawiać, ale chwila, potrzebuję nożyczek. To gotowanie jesienne w tym roku jest jakieś takie bardziej w formie vloga, po prostu nie są to idealne jakieś klipy, tylko widzicie, tu panowie mi hałasują, tu coś, tu bateria, ale mam nadzieję, że wam się takie podoba, bo ja mam wrażenie, że to jest takie faktyczne gotowanie ze mną, a nie wiecie, jakiś po prostu perfekcyjny przepis pokazany. Wlewam moją passatę. Wydaje mi się, że to będzie mało jednak, taki kartonik, chociaż nie, w sumie jest ok, ale ja jeszcze, chociaż nie wiem w sumie sama teraz, dodam jeszcze warzywa, może nie, może będzie ok. Tak jak mówiłam, dodaję puszkę kukurydzy, odcedzę ją sobie tylko i puszkę fasoli również. Proszę bardzo, dodałam tutaj fasolę, kukurydzę. I to teraz musi się jeszcze długo, może niedługo, po prostu musi się udusić, passata się musi zagrzać, wszystkie smaki się muszą przegryźć. Tak naprawdę to już jest gotowe, tylko tak jak mówię, potrzebuję jeszcze trochę czasu. Dodam troszkę cukru brązowego, możecie użyć oczywiście miodu. Wydaje mi się, chociaż nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że w oryginalnym przepisie na chili con carne używa się kostki czekolady. Ja natomiast właśnie, tak jak mówię, użyję cukru. Tutaj mam mój bulion warzywny z marchewką i usmażoną cebulkę. Także teraz to wymieszam z bulionem, doprawię. Muszę to oczywiście spróbować. Wydaje mi się, że na pewno dodam majeranku i takich, wiecie, fajnych ziół. No dobra, powiem wam, że chili wyszło przepyszne. Powiem wam, że taką robotę zrobił ten kumin. W sensie ja nigdy nie robiłam właśnie, jakby sama doprawiałam, tylko zawsze korzystałam z tych słoików. A tutaj proszę bardzo, wydawało mi się, że chili jest bardziej skomplikowane, ale wszystko super wyszło. Pachnie naprawdę świetnie tym kuminem. Także teraz niech się to dusi i będzie genialne. Dodam oczywiście teraz jeszcze te bataty, żeby to fajnie było takie właśnie konkretne już całe danie, chociaż ja powiem wam, że bardzo lubię chili z ryżem albo właśnie z
pieczonymi batatami, w sensie takimi baked potato, jacked potato, przepraszam. A tutaj już mamy gotowe danie, ale ja myślę, że w sumie wiecie co, tutaj mam bardzo dużo mięsa, tych ziemniaków mi nie wyszło tak dużo, więc myślę, że dorzucimy ryż. Mam tutaj taki akurat gotowy, więc będzie ok. Myślę, że taka torebka ryżu, nawet może pół torebki ryżu, po prostu to było bardziej sycące, żeby nie było jakby samego mięsa, ale tak to wszystko jest ok. Dodam właśnie pół torebki ryżu i teraz mam już kompletne danie, to po prostu musi się jeszcze przejść bardziej smakami. Ostatecznie nie dodałam tego cukru. Może jeszcze pod koniec doprawię, ale jak na razie jest super. Także to jest gotowe. Zupa. Do buldonu dodałam cebulę i to jest przepyszne, ale doprawiłam. Dałam troszeczkę jeszcze pieprzu, troszeczkę czombru oraz majeranek również. Także zupa jest świetna. No i teraz tak, ja będę ją zapiekać z grzankami. Gdzie się podział mój pojemnik do zapiekania? Okej, mam, proszę bardzo. To jest taki pojemnik z Pepco, myślę, że będzie idealny. I teraz tak, nalewam sobie zupy do mojego pojemnika. Na wierzch będę dawać grzanki. Ale możecie oczywiście, tak jak mówię, dać na przykład kawałki bagietki, czy co wam tam pasuje. Po prostu, żeby wiecie, to nie była sama jakby woda z cebulą. Proszę bardzo. Ciemno się na zewnątrz zrobiło. Ok, pokażę wam. Tak wygląda zupa. Już wygląda świetnie. Pachnie super, ta cebula jest taka fajna, słodziutka. I na to będę dawać grzanki. Już zaraz pokażę wam jeszcze chili. Jak już tutaj was mam, chili jeszcze potrzebuje czasu samo ze sobą. Także skręciłam je, przykryję zaraz i będzie się tutaj dusić. A zupa, tak jak mówię, dodam grzanki, ser do piekarnika i wyjdzie przepyszna. Ok, mam tutaj zupę. Na zupę dodaję grzanki. I to już jest po prostu cudowne, jak to pachnie niesamowicie. Ale żeby jeszcze podkręcić kalorie, nie no, głównie smak, dodam trochę tartego parmezanu. Proszę bardzo. Bardzo dużą ilość. I teraz taka zupka cebulowa. Proszę bardzo, leci do piekarnika i pokażę wam i sobie razem spróbujemy, może wam troszkę podwyższę, pokażę wam, a jest na zbliżeniu, chwila, no mówię wam, dzisiaj to gotowanie jest jakieś szalone. Okej, mamy tutaj zupę, która leci teraz do piekarnika, pokażę wam jak już się upiecze i sobie razem spróbujemy, bo jestem bardzo ciekawa, bo jest to moja pierwsza zupa cebulowa, ale pachnie pięknie. Okej, ja sobie tutaj dałam troszkę chili con carne ze śmietaną oraz pietruszką. Nie miałam niestety kolendry, także spróbuję taką małą porcyjkę, bo w piekarniku mam zupę cebulową, więc no nie jestem w stanie zjeść dużej porcji, ale tak, próbujemy, bo ja jestem bardzo ciekawa, pachnie przepięknie. Dobra, tak jak mówię, robimy sobie test smaku. Tutaj mam chili con carne. Pachnie niesamowicie. Powiem wam, że ja się nie spodziewałam, że zrobienie chili to jest tak prosta sprawa. Zawsze używałam tych słoików, bo mi się wydawało, że tam idzie mnóstwo przypraw, jakichś skomplikowanych składników. A tutaj wystarczył kumin. Jest przepychota. Super pasuje tam ten batat. Ja tak mówię, początkowo miałam zrobić wersję z pieczonym batatem, żeby polać na to chili, to też jest super, ale z batatem w środku też jest genialne. A ta kwaśna śmietana na wierzchu robi robotę, powiem wam.
jest super. Nie mam niestety awokado, ale do tego guacamole byłoby też niesamowite. Że chili jest przepychota. Tak sobie myślę, że następne gotowanie ze mną zrobimy na przełomie kilku dni. Bo jak gotujemy tyle pyszności jednego dnia, to nie jesteśmy w stanie to zjeść. Ale pyszne. Dobra, ja czekam na zupę. Zaraz będziemy próbować zupę cebulową. Hej, to znowu ja. Stwierdziłam, że spróbujemy sobie ciastko ze śliwką w międzyczasie. Proszę bardzo. Wyszły tak, pięknie wyglądają, bardzo jesiennie. Śliwki i migdały. No i próbujemy. Rewelacja. Ja się tak zachwycam, ale naprawdę wszystko bardzo mi smakuje. Super. Mimo, że jest i cukier brązowy, i miód, to te śliwki nie są bardzo słodkie. Nie jest to za słodkie. Wiecie, dobre, takie nie za słodkie. Fajnie, że dałam te migdały. Ale... pyszna. Okej, pokażę wam, jak wygląda zupa cebulowa. Tyle, co wyciągłam z piekarnika. Parmezan pięknie się roztopił. Pachnie niesamowicie. Cebulą, serem, jeszcze te grzanki też super, także muszę uważać, bo jest bardzo gorące również to naczynie, ale nie mogę się doczekać, aż jej spróbuję, także próbujemy. Pachnie niesamowicie, nigdy nie robiłam i nigdy nie jadłam zupy cebulowej, ale chyba powiem wam, że dużo mi ominęło. Te grzanki się stopiły, w sensie nasiąkły tą zupą, więc ja myślę, że to będzie hit. Bardzo gorące, ale aż mi ślinka cieknie. O mamo, powiem wam, że jak ja mogłam nie jeść tego wcześniej. To jest rewelacja. Pyszny bulion z cebulką i do tego chleb z serem. Jejku, naprawdę popadam cię w samozachwyt, ale wszystko wyszło przepyszne. I wszystko robiłam pierwszy raz. Niesamowite. Pychota. Bałam się, że ta zupa będzie taka wodnista, ale ta zupa wsiąkła do tego chleba. I to jest rewelacja. Gonca. A te grzanki z serem, z tą cebulą są pyszne. Pyszne. Okej. Szkoda, że nie możecie tego spróbować ani poczuć. Musicie to ugotować sami. Ja dziękuję wam za oglądanie. Czy to mój mąż właśnie wrócił z pracy? Dziękuję wam za oglądanie. Koniecznie musicie spróbować chociaż jednej z tych trzech rzeczy, które dzisiaj gotowaliśmy, bo są rewelacyjne. I co? Mam nadzieję, że wam się podobało takie jesienne gotowanie. To nie koniec jesiennych przepisów, bo ja również dzisiaj nagrywam co jadłam w ciągu dnia. Także jeszcze więcej gotowania przede mną. No i oczywiście zapraszam was do śledzenia moich vlogów. Tam też mnóstwo pysznego jedzonka zawsze się pojawia. Dziękuję, do zobaczenia. Zostawcie łapkę w górę, jak wam się podobało. I widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki, pa!